Dzień dobry, witajcie. Chociaż tak naprawdę powinnam powiedzieć dobry wieczór, ale nie wiem, kiedy to oglądacie. Ja nagrywam to dosyć późno, jest 18:30. Już raz ten materiał nagrywałam, ale kamera zrobiła nam psikusa, więc robię podejście drugie i może dzięki temu będzie bardziej treściwe, bo wtedy się trochę za bardzo rozgadałam. Więc żeby nie przedłużać, słuchajcie, to będzie takie story time na temat mojego stanu zdrowia. Tak jakoś tak idą święta, trzeba będzie myśleć o prezentach, słuchajcie, a nie ma nic cenniejszego niż zdrowie. I wiem, że są takie pakiety różne, okolicznościowe, które można kupić naszym bliskim, żeby się od A do Z przebadali. Tu nie będzie żadnego logowania produktu, bo to nie ta skala fejmu. Ale wiecie, pogadamy sobie trochę o tym zdrowiu i przy okazji, mam nadzieję, przypomnę co niektórym z was, że istotne jest to, żeby się regularnie badać. Więc tak, jakiś czas temu byłam we Wrocławiu na wizycie u doktora Mikołaja Karmowskiego. Już nie będę wdawać się w szczegóły tej wizyty, natomiast w trakcie doktor zasugerował mi, że powinnam zbadać sobie krzywą cukrową, krzywą insulinową i zweryfikować, czy nie mam insulinooporności, dlatego że z naszej rozmowy i moich innych objawów wynika, że jego zdaniem mogę taką przypadłość mieć. Więc jeszcze tego samego dnia ja się umówiłam na badania. Tak się składa, słuchajcie, że ja pracuję w korporacji, zatem mam dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej. Mój pracodawca ma podpisaną umowę z PZU. Te PZU będzie się tu przewijało, ale pamiętajcie, że to jest po prostu czysty przypadek. No ja taką opiekę mam, jeszcze są LuxMedy, Medicavery i inne takie. No więc zadzwoniłam sobie do tego PZU, umówiłam się, kolejnego dnia, czyli od razu po powrocie z Wrocławia, miałam już tą krzywą insulinową. To nie było przyjemne badanie, to jest badanie, w trakcie którego musicie wypić na czczo glukozę. Krew pobiera się trzykrotnie, najpierw przed wypiciem glukozy, potem od razu pijecie, pobiera się krew po godzinie od wypicia glukozy i potem po drugiej godzinie od wypicia glukozy. Powiem wam, że ja to badanie tak średnio zniosłam, w sensie takim, no zemdliło mnie bardzo. Nie wiedziałam też, to taki tip wam sprzedam, słuchajcie, że można przyjść na takie badanie ze swoją glukozą. Są dostępne glukozy, które są smakowe. One podobno są trochę łatwiejsze do przełknięcia. Może tak, może nie, nie wiem, bo nie próbowałam. Nie wiedziałam, że tak mogę, więc piłam tą, która była dostępna w przychodni. No i co? I tak naprawdę jeszcze tego samego dnia wieczorem już miałam wyniki. Nie rozumiałam ich, więc umówiłam się na teleporadę. Chciałam, żeby ktoś tak na szybko mi powiedział, co te wyniki oznaczają. Pani na teleporadzie powiedziała mi, że wskaźnik OMA wychodzi mi 3,8, więc mam insulinooporność, że jestem na prostej do cukrzycy, że jestem o krok od cukrzycy. No powiem wam, że zabrzmiało to strasznie. No teraz się uśmiecham, jak to do was mówię, bo co było minęło. Ale nie było mi wtedy do śmiechu. Powiem wam, że naprawdę się przeraziłam. Myślę, że Andrzej mógłby to zza kamery potwierdzić. Obsrałam się totalnie, jak to usłyszałam. No ale dobra, zadzwoniłam. Ta pani doktor mi powiedziała, że mam ten wskaźnik. Powiedziała mi, że na taką przypadłość przypisuje się stosowne leki. Są to leki na receptę, więc oczywiście nie powiem, jakie leki dostałam. No i co? I powiedziała mi, że jak pójdę sobie do lekarza, takiego stacjonarnie, to lekarz mnie zbada i mi te leki przypisze. Ja, słuchajcie, się na tym specjalnie nie znam, ale główka pracuje, więc dopytałam, czy muszę się umówić do jakiegoś konkretnego specjalisty, czy to ma być internista, czy kto taki. Pani mi powiedziała, że nie, nie, absolutnie, że wystarczy internista, szybsze terminy, fajnie, fajnie. No i co? I poszłam do tego internisty tego samego dnia, kiedy miałam teleporadę i nie dowiedziałam się nic. Pani mnie odesłała do endokrynologa. Ale no właśnie, miałam tu PZU, więc endokrynologa miałam kolejnego dnia. Czyli de facto, no, po trzech dniach miałam już wizytę z endokrynologiem, w sensie po trzech dniach od zrobienia badania. Miałam już wizytę z endokrynologiem, dostałam leki, przeprowadziłam rozmowę w ten wskaźnik. Wcale nie wychodzi mi 3,8, bo do tego się jeszcze bierze pod uwagę wzrost, wagę, a nie tylko te wyniki z krwi. Ten mój wskaźnik to jest trójeczka. Nie jest dobrze, ale dramatu też nie ma. W każdym razie do wyprowadzenia. Dostałam leki na receptę, na razie na próbę i to było tak, słuchajcie, że przez 2 tygodnie brałam mniejszą dawkę tych leków. Po 2 tygodniach zaczęłam brać taką, miałam takie pełne dawkowanie. Ogromnym minusem tego typu leków i uprzedził mnie o tym lekarz, są ich skutki uboczne. Skutki uboczne, które dotykają wiele pacjentów. Niestety wszystkie te żołądkowo-jelitowe dotknęły mnie, czyli biegunki, wymioty, nudności,
Nie wdawajmy się w szczegóły. Nie było przyjemnie, słuchajcie. Powiem wam, że w ogóle bałam się oddalać od domu. Miałam lekki niepokój, dlatego że te problemy charakteryzują się tym, że ten taki nagły ból albo potrzeba skorzystania z toalety pojawia się tak znikąd nagle właśnie. Więc przeżyłam to dosyć ciężko, ale po 5 tygodniach powiedziałabym tak mniej więcej ustały te moje problemy. One się mogą utrzymywać do 6-7 tygodni, mi po 5 ustały. Tak naprawdę najgorsze były chyba pierwsze 4. No i teraz tak, to co chciałam powiedzieć na temat tych badań i właśnie na temat tego, żebyśmy się badali regularnie i może czasem, chociaż to brzmi, to nie zabrzmi dobrze, ale czasem żebyśmy może patrzyli tym lekarzom na ręce, słuchajcie, bo ja jestem taką osobą, że ponieważ mam ten pakiet zdrowotny i ja mam rozszerzony pakiet, jakby ten prywatny, więc mam w nim naprawdę wiele różnych badań w pakiecie. Ja co roku chodzę na cytologię, na USG piersi, na badania krwi, czyli robię pełną morfologię, badam sobie hormony, badam poziom witaminy D, oddaję próbki moczu do badania, no po prostu wszerz i wskroś badam się jak tylko mogę. I pani endokrynolog, jak mnie zobaczyła, jak zobaczyła te moje wyniki, to tak na mnie spojrzała i powiedziała: no pani Kasiu, no przy tym BMI to byłabym w szoku, gdyby pani nie miała tej insulinooporności. I powiem wam, że zagotowałam się wtedy. Byłam wściekła, dlatego że ja rok w rok robię sobie badania i ten mój cukier, on wychodził, wiecie, jakby w normach. On się mieścił w widełkach, ten naczczo. Był co prawda bliżej górnej granicy, ale on się mieścił. I wiecie, no, chodziłam do tych lekarzy, oni widzieli, jak ja wyglądam. Wiecie, to nie jest tak, że jak ja to lubię powiedzieć, jestem tłuściutka od wczoraj. No nie, ja tak nie wyglądam od wczoraj, wyglądam tak od dłuższego czasu. Nie wiem, od kiedy mam tą insulinooporność, ciężko powiedzieć. Natomiast przykro mi, powiem wam, że mimo, że chodzę po lekarzach prywatnie, to jakoś tak nikomu nie przeszło przez myśl, żeby może mi to badanie zalecić. Musiałam aż do Wrocławia gnać, do ginekologa, żeby ten ginekolog powiedział mi, że powinnam się udać na takie badanie, a potem powinnam iść do endokrynologa, czyli do zupełnie innego specjalisty. No, rozczarowujące to dla mnie było, że tak się dowiedziałam, jakby wiecie, z przypadku w ogóle. Myślałam, że ta insulinooporność to będzie taki ślepy strzał, no ale no nie, no wyszła mi. Teraz jestem, słuchajcie, na diecie. Znalazłam sobie dietetyka, a w zasadzie to nie znalazłam, tylko poszłam do dietetyka, którego polecił mi doktor Karmowski. Jako że znalazł mi tą insulinooporność, to stwierdziłam, że zaufam jego osądom. Zgłosiłam się do pani doktor Doroty Olanin. Tutaj mam mój plan żywieniowy, słuchajcie. Te przepisy nie są takie najgorsze. W większości przypadków te posiłki robi się dosyć szybko, one są całkiem smaczne. Do tej pory, jestem 3 tygodnie na tej diecie, do tej pory, nie wiem, chyba były 2 takie posiłki, które mi totalnie nie weszły i jeden wylądował w zlewie, bo to był koktajl, a jeden zjadł Andrzej. Prawda, Andrzeju? Tak było. Mi nie podeszło, Andrzej stwierdził, że wcale nie jest takie złe. Chyba ta gałka muszka to mi w tym makaronie tak przeszkadzała. No, nieważne, słuchajcie. Zaczęłam brać te leki, przeszłam sobie na tą dietę, chociaż ja nie lubię mówić, że jestem na diecie, bo jak ktoś tak mówi, to potem pojawiają się oczekiwania. A schudłaś już? A ile schudłaś? A jak szybko chudniesz? I tak dalej. Słuchajcie, chudnięcie nie było w ogóle jakby takim stricte moim celem. Ja byłam u ginekologa zbadać się tam pod kątem tej endometriozy, dlatego że ja bym chciała, chcielibyśmy w zasadzie, to mogę powiedzieć w liczbie mnogiej, mogę to powiedzieć za siebie i Andrzeja, chcielibyśmy już starać się powoli o dziecko. No i dla mnie to było istotne właśnie, żeby usłyszeć od specjalisty, że mam zielone światło i że jest w porządku i że mogę. No ale no właśnie, jak już sobie zrobiłam to badanie, wyszła mi ta insulinooporność, to usłyszałam, że o dziecku powinnam na razie zapomnieć. Muszę sobie ustabilizować sytuację z tym moim cukrem. Przy braniu leków, które biorę, w ogóle staranie się o dziecko jest niewskazane. Insulinooporność sama w sobie niestety u kobiet powoduje częste poronienia, problemy z płodnością. No są to takie, no średnio powiedziałabym, przyjemne i dosyć skomplikowane tematy, więc ja oczywiście słucham się lekarza. Starania zostały wstrzymane, w zasadzie to nie ruszyły nawet, nie dostaliśmy tego zielonego światła, także ten temat musimy trochę odłożyć na bok. No i właśnie tutaj też mi lekarz zasugerował, że moja masa ciała, która, umówmy się, no jest trochę wyższa niż taka ta
książkowa, prawidłowa, może powodować, że będę miała różne dolegliwości ciążowe, których mogłabym uniknąć, jeżeli ta moja waga się trochę unormuje, czyli mówiąc wprost, po prostu spadnie. Także wzięłam się za to i gdyby ktoś był ciekawy, czy ta waga spada, no spada. Zawahałam się, czy wam powiedzieć, ale w sumie przecież widać po mnie, że ja do osób szczupłych nie należę. Moja waga wyjściowa to było jakieś 90 kg. Tyle mniej więcej ważyłam, jak jechałam do ginekologa do Wrocławia. Dzisiaj waga pokazała mi niecałe 83, czyli przez 7 tygodni zgubiłam około 7 kilo. Nie jestem pewna tych 83, słuchajcie, bo ta nasza waga, waga, którą mam w łazience, ona tak różnie te pomiary wykonuje. Natomiast powiem wam, że cieszę się, że jest to światełko w tunelu, dlatego że ja co prawda, no właśnie, jakby nie bawiłam się w takie diety, natomiast przyznam, że tak naprawdę od początku lata próbowałam zmienić swoje nawyki żywieniowe, czyli próbowałam po prostu zdrowiej jeść. Od dawna już jem ciemne pieczywo, ciemne makarony, ale wiecie, też wprowadziłam, próbowałam wprowadzić do diety więcej owoców i warzyw. No potem się dowiedziałam, że te owoce mi szkodzą i tak naprawdę ja tych owoców za bardzo jeść nie powinnam przy tych moich problemach. No i właśnie jak zrobiłam te badania na początku, powiem wam, że przez pierwsze chyba 3 albo 4 tygodnie, próbowałam dietować się sama. Ale nie szło mi to najlepiej. Mam znajomych z cukrzycą, jak zaczęli mi opowiadać o tych różnych rzeczach skomplikowanych, to stwierdziłam, że ja jestem na to po prostu za głupia. Nie znam się na tym, nie rozumiem tego, bo wiecie, sam indeks glikemiczny produktu to jest jedno, istotniejszy jest ładunek glikemiczny posiłku, czyli ile łącznie na naszym talerzu te składniki mają tego indeksu. Jest to też tak, że są składniki, które te cukry neutralizują, czyli na przykład tłuszcze rozbijają cukry, więc jeżeli macie na talerzu odpowiednie tłuszcze, takie zdrowe tłuszcze, to one ten cukier trochę obniżają, więc wtedy możecie zjeść, nie wiem, trochę banana na przykład. Nie chcę wchodzić w takie szczegóły, bo się dokładnie na nich nie znam. No i właśnie wydawało mi się to bardzo skomplikowane, dlatego zgłosiłam się do dietetyka. Ułożenie takiej diety, gdyby ktoś był ciekawy, kosztowało mnie 300. Mam tu plan dietetyczny na 3 tygodnie. Natomiast ten plan jest tak rozpisany, że nie idzie robić. W sensie nie da się robić posiłku, jakby tak, wiecie, że codziennie coś innego zgodnie z tym planem, dlatego że marnowalibyśmy wtedy bardzo dużo jedzenia. Pierwsze zakupy poszły nam mocno średnio, niestety parę rzeczy wylądowało w koszu, bo w tej diecie jest bardzo dużo warzyw oczywiście i one się po prostu popsuły. Teraz już jesteśmy mądrzejsi, już po tym pierwszym razie trochę podeszłam do tego rozsądniej. Wydaje mi się, że teraz już tak naprawdę nic nie wyrzucamy, naprawdę dobrze nam idzie i tak naprawdę jestem od 3 tygodni na tej diecie, a wykorzystałam dopiero połowę przepisów, które tu mam. Reszty nie miałam jeszcze okazji spróbować, no bo właśnie, jak już wiecie, otworzę awokado, to jem sobie dwa razy, jakby dwa dni pod rząd to samo śniadanie, tak żeby to awokado zużyć, żeby ono nie wylądowało w śmieciach. Także tak z głową próbujemy do tego podejść. No pierwsze efekty wydaje mi się, że już są. Tak jak mówię, no samo zgubienie wagi takie samo w sobie nie było stricte moim celem, natomiast dzięki temu, że dowiedziałam się o tej insulinooporności, wprowadziliśmy te leki, teraz wprowadziliśmy też tą dietę, te efekty powoli zaczynają się pojawiać. Mam nadzieję, że ten cukier mi się unormuje, bo jak mi się unormuje, będę mogła tabletki odstawić, a wiecie, od momentu ich odstawienia do zielonego światła w staraniu się o dzidzie też jeszcze będzie trochę drogi. Także tak, ale to skondensowałam, słuchajcie, poprzedni film trwał blisko pół godziny, ten trwa póki co 14. I chyba już powoli będę kończyć. Nie wiem, co takiego jeszcze mogłabym wam powiedzieć. Gdybyście mieli jakieś pytania, to śmiało piszcie. Na tyle, na ile będę wiedziała, to oczywiście odpowiem. Z diety jestem naprawdę zadowolona, chociaż, o to może wspomnę, ostatnio był taki incydent, który trochę mnie rozczarował, w sensie rozczarowała mnie ta moja opieka dietetyka. Mianowicie pani Dorota, jak wysyłała mi plan, w ogóle przy tych pierwszych spotkaniach i tak dalej, wszystko było ekstra super. Dostałam informację, że gdyby coś się działo, gdybym miała jakieś pytania, mam śmiało pisać i dostanę odpowiedź. Ja robiłam sobie badania, jak robiłam sobie badania te na
cukier, to przy okazji zbadałam sobie moje alergie pokarmowe, bo spodziewałam się tego, że mogę skończyć u dietetyka, więc stwierdziłam, że odświeżę sobie mój panel ten alergiczny, żywieniowy. I w tym panelu, słuchajcie, nie wyszło mi, żebym była uczulona na mleko lub jajka. W tej diecie mojej jest bardzo dużo jajek przede wszystkim. Mleka też jest całkiem sporo, chociaż głównie tutaj roślinnego. I nie widać już tego, bo ja czekałam, aż mi to poznika, słuchajcie, ale miałam tu i całe uszy. Miałam w takiej kaszce, dostałam wysypki. Ja już kiedyś taką wysypkę miałam i właśnie był to efekt tego uczulenia na biał czy też jajka. Ciężko mi stwierdzić. No i teraz też tak było. Napisałam do pani doktor pytanie, co powinnam w tej sytuacji zrobić, dlatego że w tych moich posiłkach jest dosyć mało pieczywa. One się opierały głównie właśnie na jajkach i na nabiale. Tak, żeby było tam dużo białka, dużo zdrowych tłuszczy, a tak mi się wydaje, no jednak troszkę mniej węglowodanów. No i miałam problem i napisałam i niestety mija tydzień dzisiaj od mojej wiadomości, albo nawet już minął i nie dostałam feedbacku, więc trochę smutałkę, poradziłam sobie, jadłam po prostu w tym czasie kanapki, oczywiście na ciemnym pieczywie, z chudą szynką. Z takich ciekawostek to też przy insulinooporności niewskazane jest spożywanie czerwonego mięsa, więc jem sam drób, same ryby i ewentualnie owoce morza, wszystko to, co jest białe. Także taka ciekawostka mi się jeszcze przypomniała. No i co? I myślę, że to byłoby tyle. Naprawdę badajcie się i czasem, jeżeli macie jakieś przeczucie, że coś wam może jest nie tak, to brnijcie w to i szukajcie lekarza, który wam zaufa i faktycznie posprawdza was od A do Z. Jeżeli chodzi o tą moją krzywą insulinową, cukrową, to badanie akurat było bardzo tanie. Ono nawet prywatnie, gdybyście chcieli je zrobić, w zależności od tego, gdzie pójdziecie, będzie kosztowało między 30 a 60 zł. W dużym mieście oczywiście będzie drożej. Także warto się badać. Tym bardziej, że powiem wam taka ciekawostka, że jak zaczęłam opowiadać w pracy o tym, jakie miałam objawy, czyli właśnie jakby próbowałam, wiecie, zdrowiej się odżywiać, wprowadziłam dużo ruchu, przecież codziennie chodziliśmy na spacery, waga mi nie spadała, byłam bardzo ospała, ciągle zmęczona po posiłku, albo nawet tak po prostu w ciągu dnia potrzebowałam drzemek. No naprawdę, jak już wiecie, jak już się dowiedziałam, że tą insulinooporność mam, to wszystko mi się tak skleiło do kupy i miałam takie, kurde, faktycznie mam tyle objawów. No jak się nie wie, z czym się ta insulinooporność je, jak człowiek nie jest lekarzem i nie ma takich podejrzeń, to jakoś tak tych kropek nie łączy. No i właśnie tak nagadałam w pracy dziewczynom o tym, że mi coś takiego wyszło i jedna z moich koleżanek, pozdrawiam Ula, jeśli to oglądasz, zrobiła sobie takie badanie i też jej ta insulinooporność wyszła, także naprawdę, słuchajcie, warto się badać. No a i jeszcze zdementuję to, co było na początku filmu, czyli ta krzywa prosta do cukrzycy. Dobra, gdybym się tym nie zajęła, to pewnie by tak było, ale ta pani jeszcze użyła takiego stwierdzenia jak stan podcukrzycowy, czy tam nie, przedcukrzycowy, przepraszam, stan przedcukrzycowy i szukałam sobie jakby w internecie co i jak, bo miałam wrażenie, że ta pani używa tej insulinooporności i stanu przedcukrzycowego zamieni, ale to nie są te same pojęcia. Stan przedcukrzycowy to jest wtedy, kiedy macie już takie tak bardzo złe wyniki cukru, że one są takie niemalże jak u cukrzyka. Tak przynajmniej zrozumiałam. Jeżeli mówię źle, słuchajcie, no niech mnie ktoś poprawi. Ale tak to zrozumiałam z artykułów, które wyczytałam w internecie. No a insulinooporność właśnie w moim przypadku nie jest taka najgorsza. Zresztą nawet pani doktor Dorota, czyli pani dietetyk, powiedziała, że przy tym wskaźniku, który u mnie wychodzi, tak naprawdę jeżeli wdrożymy tą dietę i będę się pilnowała, to jest szansa, że nawet już po 2 miesiącach mi się to wszystko unormuje. Także teraz czekam, za chwilę będą mi się kończyły pierwsze leki, które dostałam, w sensie kończę drugie opakowanie, więc będę musiała się umówić do endokrynologa, pewnie będę musiała powtórzyć badanie. Z tego co wiem, już się wtedy nie robi tej krzywej cukrowej, tylko po prostu weryfikuje się, jaki jest poziom cukru we krwi na czczo. Także mam nadzieję, że nie będę musiała pić kolejny raz tego ohydztwa. No i teraz już chyba serio kończę. Gdybyście mieli jakieś pytania albo jakieś mądre rady, słuchajcie, to ja bardzo chętnie posłucham, bo się na tym nie znam, jestem w tym zielona, tak jak moja dzisiejsza bluzka. Naprawdę chciałabym powiedzieć, że ogarniam, jest dobrze i tak dalej, ale nie ogarniam, dlatego
chadzam sobie od specjalisty do specjalisty i mam nadzieję, że z ich pomocą ten mój stan zdrowia ogarnę, bo zależy mi na tym, żeby być mamą kiedyś. Także tak, bardzo Wam za ten film dziękuję, taki mocno przegadany, ale czasem tak trzeba. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz w komentarzu, dajcie mi znać, czy kiedyś robiliście sobie badanie, które wymagało właśnie wypicia glukozy. No i co, dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym filmie.